dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku naszego komentarza chciałbym odnieść się do kwestii moskalofilstwa, znaczy rusofilstwa, części środowisk narodowych i konserwatywnych. Jest to problem z racji swojej powszechności występowania w tych środowiskach oraz z racji długotrwałości tegoż. Potocznie przyjmuje się, że to moskalofilstwo jest pozostałością pewnego okresu w myśli politycznej Romana Dmowskiego, który przed I wojną światową i w toku większej części, początku I wojny światowej postawił na państwa ententy, których sojusznikiem była Rosja. Wydaje się, że nie jest to ścisłe, gdyż ta właśnie orientacja wynikała z określonego układu geopolitycznego, który od dawna jest już przeszłością, był już przeszłością zresztą w stuleciu międzywojennym, a moskalofilstwo jest pozostałością, czy wynika z czegoś innego. Po pierwsze, może być skutkiem popularności tez Jędrzeja Giertycha, epigona Romana Dmowskiego, który widział Polskę jako kraj trwale związany z Rosją. Oczywiście on mówił o sojuszu, ale ponieważ widział z kolei Rosję jako imperium, był przeciwnikiem niepodległości Ukrainy, przeciwnikiem niepodległości krajów Związku Sowieckiego i krajów bałtyckich, w związku z czym no, oczywistą jest rzeczą, że sojusz z takim imperium Polski, czyli kraju o potencjale mniejszym i nie posiadającym broni masowego rażenia ani w czasach Giertycha, ani obecnie, jest tylko inną nazwą zależności. Tak? Jędrzej Giertych godził się trwale z zależnością Polski od Rosji. No ale pytanie dlaczego? Pytanie dlaczego ta aberracyjna, zdawałoby się, moim przynajmniej pojęciu aberracyjna, doktryna miała swoich zwolenników i ma swoich zwolenników w dalszym ciągu. Bardzo długo podstawowym argumentem szkoły Giertycha były oczywiście Niemcy. Niemcy, które są potencjalnym zagrożeniem także i dzisiaj, które były zagrożeniem, które nie trzeba lekceważyć. Natomiast pamiętajmy, że w okresie zimnej wojny no do 1990 roku doktryna państwowa Niemiec zakładała nietrwałość polskiej granicy zachodniej. Tak? Niemcy zachodnie, czyli te właściwe Niemcy, były pretendentem do polskich ziem zachodnich. Zresztą, jeżeli spojrzymy dzisiaj na jeden z artykułów Konstytucji Niemieckiej, to można tam wywnioskować, że potencjalne zagrożenie także od strony prawnej istnieje i dzisiaj, aczkolwiek to jest temat już zupełnie na inną rozmowę. Drugim argumentem Jędrzeja Giertycha i jego szkoły jest oczywiście to, że Stany Zjednoczone, czyli główna siła świata zachodniego, walczącego wówczas z systemem komunistycznym, a przynajmniej przeciwstawiającego się systemowi komunistycznemu, bo przecież nie wszyscy w świecie zachodnim chcieli z nim walczyć, niestety, jest tam główne lobby, które w tych Stanach Zjednoczonych jest czynnikiem współrządzącym, no to jest oczywiście lobby żydowskie, tak? Lobby żydowskie, które jest w stosunku do Polski pełno uprzedzeń, w stosunku do Polski ma określone pretensje o charakterze materialnym, których oczywiście tutaj symbolem jest znana, myślę, wszystkim Państwu słuchającym ustawa 447. Czyli pretensje do tak zwanego mienia bezspadkowego, tak? Czyli najogólniej mówiąc pretensje do mienia pozostawionego przez zamordowanych przez Niemców Żydów polskich, na którym rękę chcą położyć prawem kaduka organizacji amerykańskich Żydów. Bezprawnie, bo przecież te organizacje amerykańskich Żydów nie są w jakimkolwiek stopniu ich spadkobiercami. To jest, wydaje mi się, też niecałość ich argumentów. Moskalofilstwo, zwłaszcza tych środowisk nie tylko narodowych, ale też narodowo-konserwatywnych, radykalnie, często radykalnie katolickich, płynie też, moim zdaniem, z poczucia własnej słabości i chęci zastąpienia tej słabości czynnikiem siły, jak jest czynnik zewnętrzny. Odwołam się do zapewne znanej Państwu anegdoty. Komunistyczny propagandysta Kroński, będący w latach 40. przyjacielem
Czesława Miłosza, wówczas późniejszy polski noblista, wówczas był, jak powszechnie wiadomo, urzędnikiem Boja Ołtańskiej Polski. Tłumaczył Miłoszowi, dlaczego zależność Polski od komunistycznej Moskwy jest czymś dobrym. No wiadomo, komunizm miał przynosić postęp, no ale Polacy tego postępu nie chcieli przyjąć, w związku z czym co wierzący w postęp komunista Chroński postuluje robić. I tutaj dokładny cytat. My sowieckimi bagnetami nauczymy Polaków myśleć racjonalnie, bez alienacji. Koniec cytatu. Alienacja, czyli wyobcowanie, jest jednym z pojęć filozofii marksistowskiej, które zostawmy sobie w tej chwili na boku. W każdym razie te sowieckie bagnety miały Polakom zapewnić postęp, w danym wypadku postęp umysłowy, ale też Chroński myślał zapewne o każdym innym postępie i te sowieckie bagnety były w jego pojęciu czymś oczywiście dobrym, tak? Dlaczego sowieckimi bagnetami, a nie na przykład zwycięstwem tego postępu w wyborach? No, partia komunistyczna w Polsce nigdy nie miała poważnej siły wyborczej, ani w dwudziestoleciu międzywojennym, ani też później nie miała masowego poparcia społecznego. Realnym źródłem siły partii komunistycznej było to, że w 1944 i 1945 roku ziemie polskie zostały zajęte przez Armię Czerwoną i reszta była po prostu prostą konsekwencją tego. Chroński uważał, że to dobrze, ale Chroński słabość swojej formacji oczywiście rozumiał i siłę dla tej słabości znajdował w czynniku zewnętrznym, czynniku moskiewskim i do tego przekonywał, jak widać, także Czesława Miłosza. Zamieńcie sobie Państwo sowieckie bagnety na bagnety Putina, już teraz Federacji Rosyjskiej, a racjonalne myślenie i program marksistowski na obronę tradycyjnej chrześcijańskiej zachodniej cywilizacji i będziecie Państwo mieli to rozumowanie, którym posługują się katolicy i konserwatywni kolaboranci Putina. To jest odbicie braku ich własnej siły. Ludzie będący takimi skrajnymi konserwatystami, którzy no, w jakimś sensie tam znaleźli częściowy przytułek w Konfederacji, wcześniej błąkali się po marginesach polskiego życia politycznego, nigdy sami z siebie nie byli w stanie zorganizować prawdziwej politycznej siły. Już nie tylko dla swojego promoskiewskiego programu, ale z innych powodów. Rozczarowani do narodu polskiego, uznali, że dla jego dobra lepiej będzie, jeżeli będzie rządzić nimi Putin i myślę, że to jest także część tajemnicy. Nie ujmując nic dwóm poprzednim argumentom, zwłaszcza argumentowi żydowskiemu. Zwłaszcza, że pamiętajmy, iż z kolei obóz patriotyczno-europejski, jak możemy nazwać Prawo i Sprawiedliwość, ma w wyjaśnianiu swojego stosunku do kwestii żydowskiej związane ręce. PiS nie może wprost powiedzieć, że wszelkie roszczenia odrzucamy i bardzo twardo postępować w stosunku do uroszczeń Izraela czy antypolskiej propagandy, jaką organizacje żydowskie przez kilkadziesiąt lat ostatnio przecież uprawiają, przecież to nie są sprawy nowe w żadnym razie. No właśnie z tego powodu, dla którego powiedzieliśmy wcześniej, z powodu względu na dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej, tak, które to stosunki dobre są no, jednak w naszym interesie tutaj. To też związane ręce PiS-u wykorzystuje ta moskalofińska orientacja. Tutaj chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że miała ona poza Jędrzejem Giertychem swoich przedstawicieli już w latach 80. Takim bardzo skrajnym przykładem był publicysta narodowo-katolicki Janusz Leonard Majewski, który w swojej książce Myśli staroświeckiego Polaka napisał nie tylko pewną wizję polskiej polityki, która miała polegać na tym, że jesteśmy dobrowolnie moskiewskim wasalem,
ale też wyciągał wnioski dla polityki wewnętrznej opozycji. Jednym z tych wniosków było to, że skoro wszystkie, czy prawie wszystkie według Janusza Leonarda Majewskiego organizacje opozycyjne były kontrolowane przez Żydów, to taki prawdziwy opozycjonista, prawdziwy narodowiec powinien współpracować z tą siłą, która przez Żydów w PRL-u na pewno kontrolowana nie była, to znaczy ze Służbą Bezpieczeństwa, która po 1968 roku, czyli po zwycięstwie frakcji Moczara, który akurat frakcję żydowską wygonił z tej Służby Bezpieczeństwa, tam już rzeczywiście tego lobby nie było. Taka sugestia na łamach myśli nowoczesnego Polaka się pojawia. Pismo Nowe Horyzonty, podziemne pismo neoendeskie, z którym on był związany w latach 80., kiedy w krajach bałtyckich, Republikach Bałtyckich, na Litwie, Łotwie, Estonii, zaczęły się ruchy niepodległościowe, wyrażało wielkie zaniepokojenie tymi ruchami niepodległościowymi i zastanawiało się, czy polska opozycja narodowa może jakoś pomóc Gorbaczowowi utrzymać kraje bałtyckie. No, sami Państwo rozumiecie, że czytelnik tych słów w latach 80. zastanawiał się tylko, czy autorzy tego druku są agentami, czy może też agentami nie są i bardzo źle świadczyłoby to ich zdrowiu psychicznym. Dylemat wariat czy agent niestety jest bardzo często przekleństwem polskiego ruchu narodowego, jeżeli się patrzy na osoby, które czasami się w jego szeregach pojawiają. Wracając do lat dzisiejszych, czy dzisiaj ta opcja może zaistnieć? No, jednak obawiam się, że w jakimś stopniu tak, ponieważ po pierwsze mamy, wyrosło nowe pokolenie, dla którego które nie żyło w cieniu sowieckich czołgów, tak? Dla którego no, Rosja jest takim dość dalekim sąsiadem, mało groźnym. Więc tutaj te argumenty, że na przykład sprzeciw wobec reformy sądownictwa w Polsce przecież wyraża nie Moskwa, tylko Bruksela, są jakoś na pozór argumentami, które mogą trafić do przekonania. Po drugie, każdy taki przejaw moskalofilstwa no, będzie nagłaśniany nie tylko przez jakąś tam moskiewską agenturę, która przez tam te swoje sputniki czy inne środki propagandy będzie podkreślała, że tutaj proszę są Polacy, którzy dobrowolnie pod but cara chcieliby wrócić, ale także będzie nagłaśniana przez strony przeciwne. No bo dla strony, zwłaszcza liberalnej, dla Gazety Wyborczej i jej obozu jest zrozumiałe, że ktoś taki jest dobrym argumentem do pokazania, proszę, jacy ci narodowcy są straszni, kim oni są naprawdę, oni w gruncie rzeczy chcą dobrowolnie poddać się obcej sile. Dla ogromnej większości Polaków nieatrakcyjnej i kojarzącej się jak najgorzej. Co mogą zrobić środowiska narodowe, które moskalofilskie nie są? A myślę, że przede wszystkim zachować spokój, gdyż ci, którzy do nas przyjdą, na ogół są to ludzie, czy ci, którzy przychodzą, na ogół są to ludzie myślący, kierujący się nie wyłącznie prostym odruchem patriotyzmu, bo prosty odruch patriotyzmu jest dość masowy i on może kierować ludzi dokądkolwiek. Taki prosty patriota może być jak najbardziej członkiem PiS-u. Ktoś, kto myśli w kategoriach narodu, w charakterze wspólnotowym, a nie ma nacjonalizmu bez poczucia wspólnoty i bez przekonania, że naród jest pewną całością ważniejszą niż jednostki, które w jego skład wchodzą, ktoś, kto już dokonuje tego typu refleksji, jest zdolny dokonać refleksji innych, także i refleksji geopolitycznych. Natomiast na pewno stanowczo trzeba się od takich moskalofilskich postaw odcinać, zwracając także uwagę, że imperializm, który jest no, częścią kultury rosyjskiej, wynikającym z religii prawosławnej,
jest oczywiście czymś, co w tej kulturze i w tym społeczeństwie dominuje, ale też, co zwróćmy uwagę, nie tworzy całej Rosji. Że oprócz tej Rosji białej imperialnej i czerwonej imperialnej, oprócz białego caratu i czerwonego caratu, cytując tutaj jednego z najwybitniejszych polskich znawców Rosji, Jana Kucharzewskiego, mamy też Rosję trzecią. Rosję, która nie jest komunistyczna, ale też nie jest carska, nie jest carosławna. I w ramach tej trzeciej Rosji także i obóz narodowy być może z czasem znajdzie swoich partnerów, czego sobie i Państwu życzę. Dziękuję bardzo.